podekscytowana, uwielbiam challenge. Ja też. A tym bardziej, że to jest muzyczny challenge. Tak, a dokładnie Whisper Challenge. Tak, a tylko muzyczny. Widziałeś, jak to zrobiłam? Tak, to było ciekawe. Naucz mnie tego. Whisper Challenge. No, powinno być się na odwrót. Trzy, dobra. Cztery. Whisper Challenge. Dobra, ekstra. No to mamy wstęp. A generalnie jeszcze wam powiem, o co chodzi, bo niektórzy z was pewnie znają ten challenge, a niektórzy nie. Chodzi w nim o to, że Gefi na początku wkłada sobie słuchawki do uszu, puszcza bardzo głośną muzykę, tak żeby nie słyszała tego, co my tutaj mówimy, a my śpiewamy jej piosenkę i ona musi odgadnąć, jaką piosenkę a śpiewamy. A widzi tylko ruch naszych ust. Czyli tak naprawdę musi czytywać słowa z naszych ust. Czyli na przykład, tak jakbyśmy po prostu do niej szeptały. Whisper. I ona widzi tylko... Tak, czyli widzi tylko... Tak, tak. Ale muszę zgadnąć, że powiedziałam my. Trzeba was tylko zapewnić, że naprawdę nic nie słyszę, co one śpiewają. Tak, tak głośna muzyka. A za to wy będziecie słyszeć taki... Trochę muzykę, Gefi. Możemy nawet wam to zademonstrować. Wkładaj. Puściłam swoją ulubioną od niedawna piosenkę. Dobra. Słyszycie? A ona nas nie słyszy. Troszeczkę wy nie słyszycie. Nie jakoś mocno, ale myślę, że... No, a ona nie słyszy nic. Słyszysz coś? Halo, Gefi, halo, halo. Co? Mówisz do mnie halo? Tak. Mambo. Mambo. Co? Mambo. Jakie mambo? Widzicie? Teraz was upewniłyśmy, że Gefi nic nie słyszy. Takie naprawdę nie słyszy. A dobrze. Mambo. Aha, jakie jesteś. Ale dobra jesteś, piąta. No dobra. W każdym razie zaczynamy i jeżeli spodobał wam się w takim razie zaczynamy i jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej, no i subskrybujcie kanał. I dawajcie łapki w górę. Runda pierwsza. Jestem ciekawa, czy zgadnie. Tylko czy ja się skupię, jakby nie to no. Okay. Zamachaj mi kiedy. Okej. Okay. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles. Próbuję tak wyraźnie. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly no, to spróbuj. Your hotel tonight, 'cause I can get bez you. Nie! Nie! Dalej! Czekaj, może jakiś taki charakterystyczny moment. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles. Znam tą piosenkę? From Japan and I was thinking I could fly to your I believe hotel. Hotel? Nie wiem. Tonight? Cause I can get you off my mind. Jeszcze raz. Ostatni masz ostatnią szansę, no? Do you get plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan tonight. I was from Japan. Ale tak, no. Japan. Czyli lost. Ja znam to piosenkę. Lost. Made in Japan, nie, jak to było? Lost. Jest to. Tak. Ale nie znam. Japan coś tam. Tak. Lost in Japan. Tak. Możesz wyjąć. Lost in Japan. Ale zaliczamy. Ale Despacito. Ale naprawdę. Ale to było trudne. Tak. Nie, mega dobra, to jest. Uwaga, teraz bardzo. Jestem ja mam telefon. A to jest taka piosenka, której słuchamy często, więc... No tak, no. Trudne. We can't back down. We can't back down. We can't back down. Not right now. To jest Justin Timberlake. We can't back down. Don't close your eyes. Can't stop the feeling. We're nie? All in this together. Może daj jej refren, bo ja też dobra, jeszcze raz, no. We can't back down. Tu. We can't back down. Come back down. I mogę to we can't back down. Myślałam, że to na okay. dance. Dobra, słuchajcie, to moja kolej? Tak. Dobra. No, I'm a fool. Dobra, kto zaczyna? Aha. Ja czy ty? Ty, dawaj. Ja? Dobra. Dobra. Jula jest to naprawdę dobra, kiedy z nią ćwiczyłam, jest naprawdę dobra w to. Wise men say only fools rush in, but I. To jest polskie czy angielskie? Angielskie! Falling in love. O, wiem! Falling in love with you. Dobra jest. To jest, muszę podać
tytuł? No. Cause I can't help falling in love with you. Czyli to już podałam tytuł. A kto nie śpiewa? Dobra, ci powiem. Mam na końcu języka. Elvis Presley. Tak! No. Jejku, ale to jest dobra. Tyle wersji. Tak, no fakt. Dobra, dobra. Teraz ja. Miałaś prawo nie wiedzieć, kto to śpiewa. Nie, no wiedziałam. Polska czy angielska? Nie powiem. Co? Nie powiem ci. Nie powiem ci? Dobra, uwaga. Kiedy o siódmej dzień już nareszcie wstanie, muszę się zbierać, zajęć mnie czeka sto. Polska na pewno, bo dużo tekstu. Sprzątam, gotuję, myję i robię Bajka. Pranie. Zmiatam kurz, a tu już robię się kwadrans, boże, ta książka. Zaplatani. Tak, ale jak, ale nie znam tego tytułu. Nowy dzień. Nie znam tego Więc tytułu. Więc biorę wszystkie trzy i na... Trzy! O, na, my trzy! To ma sens. Dobra, teraz ja. Nie przedłużajmy, teraz ja. Uwaga. She said, do you love me? I said, I only partly, I only love my bed and my mama, I'm sorry. Dlaczego ty się nie patrzysz na Julkę tylko? No, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo coś... No. She said, do you love me? I said, I only partly... Ja widzę love me! Czekaj, no. I said, I only partly, I only love my bed and my mama, I'm sorry. She said, do you love me? I said, I'm on a party. Ale wiecie, co jest to było śmieszne? To? Ej, to było to? Tak, no ale jak to się nazywa? Bo she said, Drake? Drake to był. She said, do you... wiem dalej, co tam jest, czekajcie. She said, do you love me? Mama, I'm sorry. Tam jest jeden taki tekst, który się powtarza i to jest tytuł piosenki. Czekajcie, cały co to refren. Jest? Cały refren. Wczoraj to cały czas śpiewałam i już teraz nie wiem. Nie pamiętam tego tytułu. Sky? Plan? God's plan! Ale wiecie, co jest śmieszne, jak się patrzy na kogoś i ktoś rusza ustami, mimo tego, że nie słyszy i ja próbuję to tak, wiadomo. Tak, co, tak. Jak taka ryba, no. Dobra, Geffi, your turn. Dobra. Uwaga. Okej. Śpiewajmy jak szczęśliwe dzieci, szczęśliwy świat, szczęśliwy dom. Eo, nad nami słońce niechaj świeci, to na szczęście song. Śpiewajmy jak szczęśliwe dzieci, cieszmy się z małych rzeczy, bo... Nie? Blisko! To jest proste! Śpiewajmy jak szczęśliwe dzieci, szczęśliwy świat, szczęśliwy. Tęcza wypełnia nasze serca. Nie. Niech nasze szczęście w górę leci, to na szczęście są. Śpiewajmy jak szczęśliwe dzieci. O, dobre, no tak. To po tym pewnie poznałaś. No, poznałaś po układzie. Tak. Ale wcześniej nie słyszałam, bo się w ogóle nie to mi się kojarzyło z tęczą, w ogóle cieszmy się z małych rzeczy, nie wiem, ale tak tekst mi się no kojarzył. Cieszmy się, a śpiewajmy jak szczęśliwe dzieci, no, no coś to no, ma jakiś nie, sens. Dobra, nie ma w sumie. Dobra. Także słuchajcie, tak wygląda ten challenge, zachęcamy was do zabawy ze swoimi przyjaciółmi, bo to naprawdę jest... I rodziną! I z rodziną, to jest naprawdę świetna zabawa, jest trochę trudne. Nie wiem, czy którakolwiek wygrała, no bo w sumie wszystkie odgadłyśmy. Tak, koniec końców. Ale było bardzo trudne, to było bardzo trudne. Ale tak, jeżeli, się podoba. Jeżeli wam się też podobało, no to koniecznie zostawcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, jaki challenge jeszcze chcecie zobaczyć na naszym kanale oraz zostawiajcie suby! I jeżeli będzie 2000 łapek w górę, to zrobimy kolejny challenge! Do zobaczenia! Pa, pa!